Cześć, witam Was serdecznie. Jest godzina szósta i pora wstawać. Pobudka. Halo, halo, halo. Wstajemy, wstajemy. Hej, Simonowie, ludzie z Sobek systemy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zrobimy sobie pojedynek, taki troszeczkę nietypowy, bo będzie to pojedynek Premium Gold FIFA 365 2019. I Multipack 365 2019, oczywiście z FIFY. Z Fify o, są to, to mm, dwa zestawy niemieckie. Jak widzicie, tutaj mamy limitkę Mertensa z Napoli, i mamy też logo FC Porto, 5 saszetek. No tutaj jest jedna duża saszetka. Zobaczymy gdzie wpadną fajniejsze karty, więc może najpierw zaczniemy sobie od tego multipaka. Nie będę tutaj rozrywał e, tej, ups, tej, tej, tej tej, limitki. Pobawię się tym później. Więc zobaczymy co ciekawego wpadnie mi tutaj w saszetkach. A później otworzymy sobie premium gold. Dobra, rozerwałem tutaj już pierwszą saszetkę i zobaczymy, co ciekawego wpadnie. No fajnie, jakby jakaś rarka wpadła, dawno nie było, więc zaraz zobaczymy, co ciekawego ten niemiecki multipak mi przyniesie. Odłożymy sobie to może tak bardziej na boczek. No, karty bazowe nas już nie interesują. Zobaczymy, jakie karty specjalne mi tutaj wpadną. Mamy Hendrixa. Hendrix. No i mamy pierwszą kartę specjalną, jest to Gold Walker, oczywiście zawodnik z Anglii. I mamy jeszcze Pereyre, fan's favorite, z oczywiście Porto. No i tutaj pewnie będzie już bazoweczka. Okej, okay. weźmy może sobie teraz tą tą saszetkę z Lewandowskim i z Messi. Jakaś taka grubaśna się trochę wydaje. No czemu oni to tak dziwnie? Dobra, zrobimy to tak. Mamy tutaj Varana na bazówce, Alabę również na bazówce. Mamy tutaj pierwszą kartę specjalną. Jest to logo Atletico Madryt. Pozdrowienia dla kibiców Atletico. Madryt, no i bazóweczki, tutaj już nic. I na karcie, wow, pięknie, co za strzał, Roberto Carlos. Jeszcze tutaj w Realu Madryt, ale piękna rarka się trafiła. Ja Cię kręcę. A wielu z Was pisało, że pewnie Sebek będziesz chciał trafić tą kartę. No jest, jest, pięknie, to był mega zawodnik. Miał petardę w nodze, jego rzuty wolne to coś pięknego, ale się trafiło. Jest! Jest pięknie! Nie ma to jak robić unboxingi z samego rana. Ja to muszę chyba częściej robić. O 6 rano. Sorry za moje okrzyki, ale ja muszę tutaj rozbudzić. Nie ma spania, bo trafia sebek tutaj. Rarki i jest Roberto Carlos, no coś pięknego, tam jeszcze wcześniej był Milik Rabiota, tu teraz sobie trafiłem i tu na karcie specjalnej mamy zawodników z Bayernu Monachium, Club and Country i tu jeszcze, no pięknie, Weigl, German, Star moja powtórka, ale się trafiła Saszeta to była chyba ta, która to była? To była chyba ta, co nie? Z Lewandowskim i z Messim, tak mi się wydaje. Ale piękny strzał, coś pięknego. Dobra, lecimy dalej. Ups, tu coś ciężko idzie. Opa, co jest tak ciężko? Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, bo już niedługo vlogmasy się zaczynają i ja szykuję dla Was niespodziankę, moi drodzy. A będzie to, mm, jak to się nazywało? Mister Boxa wam takiego zrobię, żebyście mieli ode mnie prezencik taki pod choinkę, także już niedługo od 1 grudnia zaczynam z vlog masami, vlogmasami. Vlogmasy wpadną od 1 grudnia. No i oczywiście zachęcam do oglądania. Tutaj mamy game Changera, bo ja wam nie zdradzę, kiedy, ale w którymś odcinku w pewnym momencie zrobię. Losowanie, także subskrybujcie, komentujcie, bo będę wybierał jakiś komentarz po prostu pod którymś vlogmasem i ktoś dostanie ode mnie prezencik pod choinkę. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem, no i postanowiłem, że trzeba by było jakoś was e, wynagrodzić za to, że po prostu no jesteście. Mamy tutaj Hugo Loris, nie kojarzę, żebym go miał. I co my tu jeszcze mamy? Na karcie specjalnej Verratti, który tam ostatnio coś za dużo chyba sobie popił. No i tutaj jeszcze jest Neymar. O, już się skończył. Skończył się multipaczek. No to piękny multipak się tutaj trafił. Tu się później pobawię z tą limitką, żeby ją jakoś odkleić, ale ten klej, no, no coś jest nie tak. Ale dobra, mamy tu jeszcze na deser, słuchajcie, premium gold. Jestem ciekawy, Jaka wpadnie tutaj limitka. Przypominam, że taki premium gold będę losował w środę i ktoś dostanie takie coś ode mnie. Upa! Oczywiście klej no ciężko, ale dałem radę. No i zobaczymy. <laughs> Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że ta saszetka strasznie mi przypomina takiego batonika. Wiecie, no zobaczcie, no taki batonik, co nie, otwieramy, jemy sobie elegancko. No, wyglądają mega te duże saszetki. Szkoda, że są takie drogie, no ale wiadomo, zawartość tutaj jest, no wiecie jaka, mega śna. Dobra, mamy tutaj pierwszą limitkę, jest to Mbappé. Może odłożę to, bo tam jest ten klej, żeby mi się nie poprzyklejało. Sterling, jest Coutinho. To są moje powtórki, o ile się nie mylę, więc może też zobaczymy. Może do tego giveaway'a Wam dorzucę, zobaczymy. Tutaj, jeżeli ktoś gra, proszę bardzo, mogę Wam dać kodzik. Ja jakoś nie gram. Nie wiem, czemu jakoś odpuściłem w tym sezonie. No i dobrze, zobaczmy, co mi się trafi tu jeszcze teraz w saszetce premium. No i oczywiście na początek mamy tutaj bazóweczki um Titi z Barcelony. Tutaj mamy Atletico Madrid, Manchester City, Napoli, Hamsik, jest że Mamy jeszcze Borussia Dortmund. Pozdrowienia dla kibiców Borussii. No i mogę Wam dawać tutaj od razu kodziki, jeżeli chcecie. Tutaj jeszcze mamy Kulupen Country. To już było wcześniej, zobaczcie, w multipaku. Zaraz będzie limitka. Ciekaw jestem jaka. Insignia. Mamy tutaj z Napoli. I uwaga, tutaj mamy kagałę. I na limicie, proszę bardzo, macie tutaj kodzik. A jest to pięknie: Toni Cross, limitka. No to jestem mega, mega zadowolony, bo trafiłem dwie przepiękne karty. Jest to Toni Cross, Real Madrid oczywiście na. Limit C premium, no i karta rar Roberto Carlos. No, moim zdaniem, również jest to legenda, bo to jest naprawdę człowiek niesamowity, to co on robił. No, i cóż, to było na tyle w tym, tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie małapyczkę w górę. Pamiętajcie, od 1 grudnia lecą vlogmasy, będą tam kalendarze adwentowe, no, będzie się działo. No i oczywiście będzie dla Was niespodzianka, także już się nie mogę doczekać. Napiszcie w komentarzu czy lubicie vlogmasy. Niektórzy nie wiedzą co to jest, bo pisali mi w komentarzach sobie, co to jest vlogmas. Więc wpiszcie sobie na YouTubie no i zobaczycie co to takiego. No, oczywiście podejrzewam, że większość z Was wie o co chodzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia no i Miłego dnia oczywiście w szkole, żeby wam się tam wszystko fajnie układało. Jeżeli macie jakieś sprawdziany, to mam nadzieję, że Wam się uda napisać wszystko na piąteczkę. A ja Wam przybijam piąteczkę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa! Miałem zasłonić, a ja się nie zasłoniło.